Oto jej, jak widać, Mazda MX-5 NBFL 1.6. Ja mam w ręce prototyp sterownika Speedwino Plug and Play w mojej produkcji. Chciałbym dzisiaj pokazać, jak bardzo skomplikowane, to znaczy jak bardzo proste jest podłączenie tego do seryjnego auta i uruchomienie jego. Punkt pierwszy to, oczywiście jak przy wielu pracach, odłączenie akumulatora. Potrzebna jest klucz 10, akumulator, odkręcany minus, odłączony. Punkt drugi, dobieramy się do oryginalnego sterownika. Więc tak, dywanik, out. Listwa, out. Sterownik mamy pod tą blachą. Styropianik, trzy nakrętki, tam jedna nakrętka, jedna śrubka. Klucz oczywiście 10. I mamy tutaj sterownik. Trzeba wypiąć te trzy wtyczki i na przykład to wiązkę z uchwytu. Trzeci. Podłączamy wężyk do map sensora. 1.6. Mamy do tego celu króciec na kolektorze ssącym, w tym oto miejscu. Ładnie zaślepiony zaślepeczką. Żeby się tam dostać, najłatwiej odkręcić tą śrubkę kluczem 10. I tam podłączymy wężyk. Wężyk podłączony do kolektora. Puszczamy go na przykład tutaj w okolicach wiązki. I musimy wejść do kabiny, na przykład tu jest taka przelotka, proszę bardzo. Już prawie gotowe. Wężyk podłączamy do czujnika. Zapinamy wtyczki. Podłączymy teraz akumulator i możemy jechać. Wszystko podłączone, można uruchamiać i jechać. Sterownik ma wgrany już na gotowy program, takie mapy startowe do tego danego silnika, więc wszystko powinno już normalnie działać. I tak, obrotomierz działa. Rąka kontrolna ładowania zgasła, czyli ładowanie jest, zresztą nawet to widać tutaj. W tej chwili jest 13,3 V, to trzeba będzie poprawić, żeby było bliżej 14, ale jest ok. Tak, wolne obroty są dość równe, na gaz reaguje, to myślę, że jedziemy. Nie daje się jeździć. Można oczywiście przyspieszyć. Silnik już się nagrzał, to co? Pewnie teraz można spróbować przycisnąć do odcinki, nie? Dobra, to czekamy na zielone.